Na dworze szaro, buro i ponuro. Zimno. A jak zimno, to wiadomo, że czapkę trzeba mieć. Taką czapkę wykonałam już i pokazywałam na programie naszym edziwiarkowym, a tutaj mam czapkę podczas dziergania. Ona ma taką charakterystyczną, przez środek idzie warkocz, nazwany przeze mnie niesfornym warkoczykiem. Czasami nazywacie go udawanym warkoczykiem, bo to niby warkoczyk jest, a niby go nie ma. I co to się robi, żeby on był? Chciałam Wam dzisiaj właśnie pokazać. Ja tę czapeczkę gotową odłożę i powiem Wam, jak to dziergam tę moją czapkę. Dziergam z włóczki Kaszmir Classic od Langa. Jest to, smotki są 25-gramowe, mają 50 metrów. Na taką czapkę potrzeba dwa motki. No i tak. Powiem tutaj, cóż mi wychodzi, od czego zaczęłam. Na druty numer 4 nabrałam 72 oczka i po wykonaniu ściągacza, parę centymetrów ściągacza, należy przejść na druty numer 5. Tutaj właśnie mam druty numer 5 i na tych drutach numer 5 kontynuujemy pracę. Ja już mam kawałek wykonany tego warkocza i zatrzymałam się w swojej pracy na takim etapie, by pokazać Wam, jak to się robi, ten warkoczyk. Warkocz jest na 12 oczek. 12 oczek jest do zagospodarowania i ja już mam tutaj przerobione tyle tych oczek, żeby po prostu ustawić się na takim etapie, że zaczynamy pokazywanie. Zaczynamy tutaj, żeby uzyskać o ten fragmencik, musimy przerobić 5 oczek. Warkocz cały jest na 12. 2, 3, 4, 5. I to jest to miejsce, od którego zaczynamy nasze krzyżowania. Jedno oczko ściągam z drucika, przytrzymuję sobie paluszkiem, następne oczko przerabiam na prawo, a to zdjęte zakładam na lewy drut i przerabiam na prawo. I idę dalej. To jest moje pierwsze krzyżowanie wykonane na warkoczu. Krzyżujemy oczka w każdym okrążeniu. To jest czapka dziergana na okrągło. Tutaj mamy trzy oczka jerseyu lewego. Ja tę formę warkoczyka nazywam plasterkiem miodu. No i tutaj jest plasterek miodu. Otwieramy mu, że tak powiem, jego wgłębienie, czyli tutaj było skrzyżowanie na prawo, a tutaj jest skrzyżowanie na lewo. I tutaj idziemy. I teraz będzie fragment czapki, w której będę musiała wykonać tyle razy to moje skrzyżowanie, żeby dojść do tamtego warkocza, do następnego krzyżowania. Więc teraz praca trwa. Oczka się przekładają. Ja to robię celowo szybciej, ponieważ to nie jest samo to tutaj przekładanie na tym plasterku miodu, nie jest przedmiotem filmu. To jest, że tak powiem, tło, by pokazać urodę tego warkocza. Warkocz jest teraz robiony na grubej włóczce. Kaszmir Classic jest włóczką przeznaczoną na druty pomiędzy 6 a 7. Jak z początku filmu pamiętacie, ja to przerabiam na piątce, ponieważ ja dziergam luźno, to po pierwsze, a po drugie, czapka powinna być raczej zwarta niż bardziej zwarta niż taka luźna i przewiewna. No, w związku z tym tu mam na piątce te oczka, te 72 oczka. Kaszmirek ten jest spleciony, nitka jest spleciona z 14 pojedynczych nitek. Tak jest to na metryczce nazwane. Pomiędzy tymi krzyżowaniami ja Wam takie właśnie rzeczy tutaj opowiadam. Też trzeba być ostrożnym, żeby ten drucik się wkuwał tam, gdzie trzeba. No i tak to praca się posuwa do przodu. Zaraz będę na etapie następnego krzyżowania tego głównego, to jest tak, ten warkocz jest aktorem w roli głównej, a tutaj mamy statystów. Ten plasterek miodu to statyści, którzy robią tło dla pokazania urody tego warkocza. Warkocz nie musi być na 12 oczek, może być na inną ilość, wtedy będzie węższy. Na tej czapce szarej, którą mam zrobioną,
tam to, prze, ten, to było dziergane na drutach 4,5, przepraszam, na czwórkach chyba. Już dochodzę właśnie do tego następnego krzyżowania. I już, zobaczcie, i zbliżam się do warkocza. O, zbliżam się, jestem tu. Odwijam sobie troszkę niteczki i lecę. I teraz tak, przedtem było 5 oczek prawych przerobionych. Teraz tych oczek będą 4. 2, 3 i 4. I to jest to miejsce, w którym znów wykonuję skrzyżowanie. Ściągam sobie to oczko, następne przerabiam na prawo. Widzicie ten etap? Zakładam na drucik i przerabiam na prawo. Następnie również przekładam sobie z przodu robótki, przerabiam, o tak, widzicie, mam tak skrzyżowane, tu mam 4 prawe, tutaj muszę mieć znów 4 prawe, wszystko się musi odbyć symetrycznie. No i tutaj mam rząd, w którym, o, to jest ten fajny rząd, kiedy nic nie krzyżuję, a po prostu sobie przerabiam, żeby zrobić troszkę ten jeden rząd bez krzyżowania tutaj w tych warkoczykach, żeby ten plasterek, tak jak tu widzicie, był tak widoczny. No to w takim razie bez krzyżowania sobie przerabiam, gdzie prawe to prawe, gdzie lewe to lewe. Plasterek miodu mam na 4 oczka, tło lewe jest na 3 oczka lewe. Już w swojej garderobie mam jedną czapkę z kaszmiru Classic od Langa w kolorze szarym, wydzierganą kilka sezonów temu i powiem Wam, że to jest jedna z moich najukochańszych czapek. Po pierwsze, szary do wszystkiego pasuje, nieważne jak, do jakiego szala, do jakiej kurtki. A po drugie, ta lekkość i ciepło, jaką da kaszmir, to jest ekstaza dla skóry. Ja to tak nazywam. Czasem bywa ekstaza dla palców w przerabianiu. A też w noszeniu również jest to uczucie, nie jest mi obce. No i już się zbliżam do naszego przekładania warkocza. Czyli tak, cały rząd to były 3 oczka lewe, 4 prawe. Tutaj właśnie teraz mam 4 prawe i już jestem czujna, bo jest akcja. Uwaga, było 5 na początku, były 4 w poprzednim rzędzie, a teraz przerabiam 3 oczka na prawo. Raz, dwa, trzy i jedno oczko przekładam sobie z przodu robótki, przytrzymuję palcem, następne na prawo, zakładam oczko na drucik i na prawo. Następne oczko przekładam sobie, przytrzymuję palcem z przodu robótki, następne przerabiam na prawo, zakładam oczko i mam. Następne przekładam z przodu robótki, oczko na prawo, przytrzymuję, zakładam i mam. I tutaj czym kończymy? Jak tu zaczęłyśmy 3 oczka prawe, to trzeba zakończyć 3 oczka prawe. I lecimy dalej. To jest to okrążenie, w którym znów muszę sobie pokrzyżować troszkę. Czyli tak, zobaczcie, tu został ten plasterek otwarty, czyli oczka poszły na zewnątrz, to teraz w plasterku musimy te oczka zamknąć, czyli z przodu robótki przekładam ciach i on mi się tutaj krzywo złapało. Następne oczko. I zaraz zobaczcie, jak ten plasterek się zamknął. Widzicie? Jest zamknięty. No i tak, i 3 oczka lewe. Dla odpoczynku od tych wszystkich krzyżowań. Tak sobie żartuję, że dla odpoczynku. To jest tutaj znów. Z przodu robótki zakładam oczko prawe. Tutaj to oczko daję z tyłu robótki. Palcem sobie przytrzymuję. Zakładam. Jest skrzyżowanie i jest skrzyżowanie. Wszystko gra. Lecę dalej. 3 oczka lewe. Oczko z przodu robótki. Oczko prawe. Zakładam. Ciach. Tutaj mamy oczko z tyłu robótki.
zakładam następne i mamy na prawo. No i tyle, ile tam wymyśliłam tych plasterków, tyle razy muszę skrzyżować. W tej szarej czapce miałam tylko dwa plasterki tego miodu, a tutaj zaszalałam. No to mam. Z okiem kamery muszę skrzyżować te oczka. Ale robię to wszystko po to, by pokazać Wam, ponieważ było zainteresowanie właśnie tym rodzajem warkocza, tej głównej roli tego na 12 oczek, jak taką rzecz się wykonuje. Wszystko można w internecie znaleźć, jak się wykonuje, więc nauczyłam się i Wam pokazuję. I się dzielę tym, co nowego się nauczyłam. Już tutaj plaster zamykam. Spieszę się na tym fragmencie tych krzyżowań, żeby niepotrzebnie nie przedłużać filmu i Waszej uwagi, nie zajmować zbyt wiele czasu, bo wiadomo, że czas każdego jest cenny. Podczas tego dziergania zawsze staram się coś poopowiadać o włóczce. To właśnie to posiadanie kaszmirowej czapki jest bardzo fajnym doświadczeniem. O, uwaga, zbliżam się do... Jest akcja. Akcja jest. No, brakło, żebyście zobaczyły. Widzicie? Tu mi się zaczyna dziać. Było 5, były 4, były 3. To jest teraz kolejna 2 oczka. 2 oczka tutaj sobie przerabiam. I znów wszystko będzie krzyżowania. Palec przytrzymuję z przodu robótki, następne oczko na prawo, tutaj przytrzymuję następne oczko na prawo, palec tutaj zdejmuję, przytrzymuję sobie następne oczko na prawo, zakładam, tak, palec idzie i przytrzymuję oczko na prawo, zakładam i jest. Były tutaj 2. Będą tutaj 2. No i co? I teraz mamy okrążenie, w którym nie odpoczywam, czyli po prostu lecę z oczkami, tak zwane jak schodzą z drutów. Takie sformułowanie dla osoby, która zaczyna swoją przygodę z dziewiarstwem, bywa kłopotliwe, bo co to znaczy, jak oczka schodzą z drutów? Ano tyle, to znaczy, że te, które wyglądają na lewo, przerabiamy na lewo, a te, które wyglądają na prawo, na prawo. Jeżeli zdarzają nam się wtedy narzuty, to narzuty, jeżeli to jest dziergane w okrążeniach, to zawsze oczka prawe, a jeżeli dziergamy na płasko, to będą oczka lewe. No i tym sposobem już tutaj jestem w połowie. Tutaj mam marker uszykowany dla zaznaczenia początku, ale ponieważ tutaj wzór jest tak powtarzalny, że ten marker jest mi zbędny. Po prostu nitka mi wyznacza, gdzie jest mój początek okrążenia. Chodzi o początek okrążenia. Dawno temu swoje czapki dziergałam na płasko i zszywałam. Wtedy jakoś tak do głowy mi nie przyszło, że mogą być takie druty na bardzo krótkiej żyłce. To były, wiecie, lat temu 30 tak było, że nie miałam pojęcia, że to tak może być, że się ma tak krótką żyłkę, krótkie druty, że można to robić na okrągło. No i w tych zszywanych czapkach zawsze gdzieś był ten szew, widoczny i odczuwalny dla skóry głowy. Uwaga, zbliżam się do warkocza. Już jestem. Wygląda tak mój fragment, zobaczcie. Tak wygląda. Były 5, były 4, 3, 2, to co wychodzi, że zostaje nam jedno tutaj oczko. I teraz tak, lecimy z tym, co robiłyśmy za każdym razem, czyli z przodu robótki i następne z przodu robótki, następne na prawo, następne z przodu robótki, następne z przodu robótki. Następne z przodu robótki. O, tutaj dojdę do tego miejsca i mamy, tutaj mamy jedno oczko i tu jest jedno oczko. Ten warkocz ściąga robótkę. Ściąga, to tak, to jest odczuwalne w dzianinie.
W związku z tym, że on ściąga robótkę, tutaj muszę być czujna, bo tu się coś dzieje. Tak, tutaj muszę otworzyć plasterek miodu, czyli po prostu krzyżuję sobie na prawo i na lewo. Kładę oczko na prawo, a tutaj kładę na lewo. W związku z tym, że on ściąga robótkę, to według mnie, jeżeli ktoś planowałby taką czapkę całą tymi warkoczykami, bo te warkoczyki mogą mieć różne przejścia, czyli tutaj zaczynamy, później możemy mieć tutaj fragment samego jerseyu i wyżej zacząć, mogą się mijać te warkocze, to pomiędzy ściągaczem a częścią roboczą już czapki powinna być według mnie duża różnica pomiędzy grubością drutów i też można na samą część główną czapki dobrać sobie jeszcze oczka. Jako, że ja tutaj nie mam, mam tylko jeden ten warkoczek, to on nie narobi dużo szkody, że tak powiem, w zabraniu szerokości czapki. Krzyżuję. Czy ja tu dobrze złapałam? A, źle złapałam. Źle złapałam. Jest. Jak oko kamery patrzę tak z bliska, to różne rzeczy dostrzeżę. Co się tam Mariolci nie udało. Idę dalej. Dziergam. Nie wiem, czy kiedyś robiłyście takie... O, tutaj też mi się nie udało. Zmęczenie materiału następuje. Czy dziergałyście kiedyś sweterki takim plastrem miodu? Ja pamiętam, dawno temu, w czasach studenckich, miałam taki sweter, który na przodzie miał taki cały panel tymi plastrami, a poza tym był wykonany ryżem. To była wielka ozdoba tego właśnie swetra. Ten plaster miodu, te warkoczyki małe, krzyżowane w różne strony, one tworzą takie różne kształty. Lecę. Te trzy oczka lewe to jest zbawienie w tych krzyżowaniach, zawsze to można chwilę odpocząć. To tak jak podczas biegu są takie, podczas biegu są zazwyczaj, jeżeli na przykład bieg jest na 10 km, to są punkty nawadniania. Kiedy się można chwycić wody, można chwilę zwolnić, no to ja tutaj właśnie w tych trzech oczkach lewych mam mój punkt nawadniania i odpoczynku przed krzyżowaniem. I to będzie tutaj za chwilkę, bo będzie zaraz akcja. Akcja będzie. I to będzie już takie ostatnie skrzyżowanie, bo to już będzie najszersze miejsce tego warkocza. W tym najszerszym miejscu. Lecę. O, uwaga. Doszłam do tego etapu, że to jest ostatnie oczko, które mogę skrzyżować i robię to w taki sam sposób, jak wszystkie poprzednie rzędy. Już nie mówię o tym, że robię to z przodu, bo przecież wiecie jak, jeżeli słuchacie od początku. Przekładam. Wszystkie oczka muszą być przełożone z przodu robótki. I to będzie najszersze miejsce warkocza. Co wyjdzie? Zaraz się okaże w tym najszerszym miejscu. No, ciach, chwyciłam, dobrze. Najszersze miejsce minięte. To jest ten rząd, kiedy mam same punkty nawadniania po prostu, czyli sobie odpoczywam, ponieważ nic nie krzyżuję. Przerabiam tak, jak oczka schodzą z drutów. Już, idę sobie dalej. Dzisiaj w taki pochmurny dzień, taka niedziela pochmurna, prawie deszczowa, bez słoneczka, to rzeczą niezbędną jest gdzieś się poruszać, żeby nie zastygnąć, że tak powiem, w takim jesiennym śnie. Julia przesadza swoje kwiatki, bo wiadomo, że ona jest wielka miłośniczka nie tylko drutów, ale i również kwiatków. A ten filmik właśnie o tym warkoczyku to już obiecałam Wam podczas ostatniego spotkania na żywo. No i właśnie nastąpił ten dzień, kiedy kręcimy go po prostu. Dobra, ja już tutaj dochodzę do tego miejsca, gdzie... O, jest. I to jest tak, i to jest to miejsce. Posłuchajcie. Zobaczcie.
Zobacz. Warkoczykiem swoim przeszłam już do końca. Czyli to jest to miejsce, które tutaj możecie zobaczyć. Oto. W każdym następnym rzędzie, ja już nie będę tych rzędów przerabiać podczas kręcenia filmu, ponieważ żeby film nie był za długi, całe to tworzenie czapki. W każdym teraz rzędzie, tak jak dochodziłyśmy, było 5, 4, 3, zwiększała się ten zakres warkoczyka, to w tym miejscu należy zacząć zwężać warkoczyk. Czyli tutaj doszłam do tego, że nie mamy, że już nie było oczka, to tutaj teraz robię jedno oczko i zaczynam krzyżować i kończę jednym oczkiem. W następnym okrążeniu robię dwa oczka prawe, krzyżuję, zostawiam dwa oczka prawe. W następnym robię trzy oczka prawe. Rozumiecie, prawda, o co chodzi, że dochodzę do tego miejsca. O, takim, tutaj jesteśmy w tym miejscu, to jest to. I zaczynam później zmniejszać mój warkocz. Na tej czapce widać to, jak on trzyma czapę. To ściąga, on nie pracuje. Cała czapka pracuje, to się czuje, że to pracuje. A on trzyma, więc w swoich dzianinach, jakie będziecie planowały robić, pamiętajcie o tym, że w ten fragment, gdzie jest właśnie to przekładanie oczek, to trzyma dzianinę. Jeżeli na przykład na ściągacz byłoby nabranych tyle samo oczek, co na główną część czapki, a tylko mieszałybyśmy grubością drutów, to jest niebezpieczeństwo, że ten fragment będzie taki ściśnięty i później ściągacz nie będzie ściągaczem, tylko rozciągaczem tak zwanym. Czyli tak, mam nadzieję, że ta wiedza, jaką teraz starałam Wam się przekazać, to jest tak, czapa teraz wygląda tak, tak wygląda z tyłu. Co będzie dalej? No, będę szła z tym warkoczem dalej, a jak zacznę zwężać, czyli zamykać oczka, będę to robiła w tych sekwencjach lewych oczek, czyli w tych punktach nawadniania, w tych odpoczynku, jaki był przed krzyżowaniem oczek na tych plasterkach miodu. Mam nadzieję, że z mojego filmiku można było odszyfrować, jak to krzyżowanie się odbywa, że być może będziecie w jakichś swoich dzianinach robiły, bo to nie tylko w czapce, w szaliku można to użyć, w sweterku można to użyć na przykład na mitenkach, tak jak Kinusia to zrobiła. Nasza wiedza się ciągle poszerza i mam nadzieję, że również z Edziwiarką dowiedziałyście się czegoś nowego. Ja się oddalam do dziergania mojej czapeczki. Za uwagę Wam bardzo dziękuję i bądźcie z nami. Pa, pa!